Witamy w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie wyjątkowy. No przyszedł i niszczy wszystko. Co za ham. A nie, przepraszam, nie mogę tak do ciebie mówić, bo potem jest, że cię wyzyskuję w pracy, nie? Czytałem komentarze, kurde. A dzisiaj traktujemy cię jak jajeczko. Może spoczniesz jak nagrywasz, usiądź sobie. W końcu jesteś w pół pracy. Malitka! Chodź cię przywitać, nie było cię jeszcze na kanale tak naprawdę oficjalnie. No byłaś przez chwilę, zrobiłaś mi trzy kanapki i poszłaś. No ale zobacz jakie wyświetlenia zrobiłaś. Wystarczy, że się pojawia i już. Nie no, żartuję oczywiście, zgrywam się. Co? Jedziemy? No. Za ile jedziemy? No już, my idziemy zanieść te rzeczy. Przenosimy... A mi pomożesz czy sama? Tak, pomogę ci. Nie, to ja sama dobra. Nie, mam prośbę, żebyś tylko te rzeczy z kuchni wsadziła. Co? Ja bym się w co włożyć? W ręcznik jakiś. Ręcznik na ziemi, połóż to, delikatnie przewieziemy, ja zaniosę te najważniejsze rzeczy. Najważniejsze to dzisiaj tak, 3 talerze i 2 kieliszki. Nic więcej nam dzisiaj nie będzie potrzebne. I materac, który będziemy musieli wydaje, nadmuchać. Że to się nie zmieści do twojego auta. Myślał Indyk o niedzieli, a w sobotę łeb musicie. Kogut. Indyk. A mnie się mówi o kogut. Nie, ja teraz mam pakt, wiesz, bo... Wczoraj mi pisali komentarze, tyle macie z vloga, że muszę być grzeczny, cichy i w ogóle, nie? Dobra, Misiu, my idziemy i zaraz wracamy. Chyba, że ty zostajesz? Nie, to będzie ciekawe. Coś czuję, że to będzie ciekawe zobaczyć, czy to wejdzie do środka, nie? No, oczywiście. Ale, ej, ej! Ale po co się dzisiaj spotkaliśmy? No. No ja się wstydzę. Ja też. Dowiecie się potem. No jesteśmy, patrzcie! Biały, czarny, biało-czarna. Czarno-biała znaczy się. O, dzień dobry. Dzień. W ogóle nie wiem, czy widzisz, co rozpakowałem. Zabrałem same buty, sprzęt MMA, torbę i nerkę Luigi. Cały Daniel Majewski w figurce, nie? Co więcej ci potrzeba? I portfel, nie? O, najfajniejsze w obecnych czasach to nawet i portfel niepotrzebny de facto. Najfajniejsze jest to, że wreszcie można pokazywać strzały. Bo to już vlog po pokazaniu auta. Zaczynamy ośmieszać się na moim vlogu. To się nie zmieści. Chociaż... Nie zmieści się. Pewnie się zmieści. Co się nie zmieści, jak się zmieści? No i gitara. Połowa sukcesu za nami. Właściwie 1/10. Ale to też schowamy, nie? Idź, torebeczko. O Jezu, jak się wygniecie. Dobra, nie świruję, bo zaraz powiecie, że... No tak, dobra materiały, no tak. Ale on jest chamski, ale blada. Pamiętaj, żeby nie przeklinać, nie? I nie przeklinać, nie możemy przeklinać. Od dzisiaj będzie tylko pipi, pipi. Ale ładne autko, co? Pasuje do mnie, kurczę, pasuje. Bo tu się nie zmieści, nie? A wysokość? Easy. Na tyle siedzenie chyba muszę oddać, wiesz? Ale jeszcze mamy miejsce, bo tu dzisiaj będą jeszcze kwiatuszki. Zaraz będziemy kupić kwiaty dla Dani. I dla pani, która wyprowadza się z tego domu też. Ej, jest gitara, jest stary, jestem świetny. Nikt nie wsadza w takie miejsca jak ja. Nie no, petarda no. Zajebiście. Fajnie. Mam już zapchane, ale lajtowo weszło. Ja nie wiem, jak ty to niby wsadzałaś. Bo jak ja wsadzę walizkę jedną do bagażnika, a tylko ja mam taki bagażnik, że tylko jedna wejdzie. No spoko. Bo mam dwie i to. Co dwie? To walizki mam. No. Dwie walizki do auta. Naczyń to w czasie. Ale przecież masz ten, położymy siedzenia. No dobra, wkładam to. Nie da się położyć siedzenia. Tak się nie da położyć. Bo ja zepsuję. Nie, no tam da się. No. Do roboty. Misiu! Ale mam jeszcze dużo rzeczy do załatwienia. Ja już muszę jechać. Czemu? Możesz się zaraz. Co? Kwiatki dla mnie? Kwiatki często są. Jest spokój. Dla się naszego, no co innego? Zdradzisz, jakie auto kupują, czy co? Zdradziłem, zdradzałeś to? 11 miesięcy robię tajemnicę. Przychodzi przepraszam, kurde. I co? Tutaj możesz przeklinać, już wszystko i tak znam. Jestem zły. Ja przeklinam w emocjach, nie tak jak kiedyś. Kiedyś przeklinam cały czas i wyzywałam każdego. A dziś przeklinam w emocjach, a dziś są duże emocje, więc będę dużo przeklinać. Wypikujesz? Nie wypikujesz? Wypikuję. Ja będę przeklinać. No rób to. Czemu ty chodzisz w kółko jak kaszka? Bo się stresuję, nie potrafię funkcjonować, że się stresuję. Ja mam iść się bić, a
To ja nie mogę się przeprowadzić, ja co zrobię pić? Ale na sali do tego, do torby. To wylanie, kleję. Tak. No. Chcesz pić? Poproszę. Coś wam pokażę. Pochwalę się czymś złym. Czajcie, że nie wyrobiłam tutaj na parkingu i zahaczyłam osób. Pierwszy raz też, jak ja mi się zdarzyło. No, nie nazwę się brzydko, bo to nie można. Czajcie, ktoś mi wyjechał z wózkiem widłowym, a ja w to uderzyłam tak. Nie zrobiłam łuku. I muszę płacić. Odkluczmy to. Masz łap. Nie, nie rzucaj! Dabi, zapraszam. Zaraz cię zapnę. Siedź chwilę. Kobiety. Proszę usiąść. Przecież ty masz tu tyle miejsca, kobieto. Jestem ciekawa, bo to są malutkie te walizki. No duże walizki, no, to ale... zobaczymy, no. Dwa długa idzie do tyłu. Ale mnie zrobiłaś, nie? 20 tysięcy rzeczy. No bo tak powinno być w związku, nie? Twój pies jest na miejscu kierowcy. Ona jedzie, zostaje. Dobra, kochanie, widzimy się... A jak ja się umrę ze stresu? Na miejscu. I nie dojadę? To nie umieraj, ale dojedź. Kopa. Panowie, gdzie ty jedziesz? Dojeżdżamy powoli na nasze zadupie. Jakby nie było, zaczynamy nowy etap w życiu, do którego nie byliśmy przyzwyczajeni nigdy. Bo ja zawsze miastowy, we Wrocławiu mieszkałem prawie że w centrum, można powiedzieć, w sensie w dużych blokowiskach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mieszkaliśmy potem w Sky Towerze, teraz w Złotej i teraz przeprowadzamy się na totalne zadupie, gdzie będziemy mieli pole i konie. O koniach mowa i właśnie sobie wyjeżdżają konie. No, jestem ciekawy, kurczę, ale fajnie, bo trasa z Warszawy to tak max 10-15 minut, gdy nie ma korków, a dzisiaj była majówka, jest majówka. I tak, jeden wypadek, musieliśmy zjechać z trasy, drugi wypadek, na szczęście nikomu nic nie stało, widzieliśmy, nie? No, ale się korkuje, majowi kierowcy, a ja ci, byczku, powiem, że już jesteśmy w miejscu, w miejscowości, w której będziemy mieszkać. Więc na razie kończmy, żeby za dużo ludzi nie widzieli, gdzie mieszkamy. Misiaczku! Słuchajcie, to 30 minut tu jestem i już muszę zdejmować buty, jak wchodzę. Naciszyłem się z domu. Chodź tu, Cipolindo. Wszystkiego najlepszego z okazji zakupu nowego domu dla mojej cudownej pani domu. Proszę, będziesz miała mogła sobie położyć, buziaczek. Obozu? No, nie ma. Dziękuję. Witamy w naszym domu. Wiele osób myślało, że kupiliśmy mieszkanie, nie kupiliśmy dom. Dziwne to jest, bo jeszcze kilka lat temu byłam anty i dzisiaj o tym mówiłam właśnie na Instagramie, że byłam antydom. Antydom. A teraz mi się coś popieprzyło w tym łubie na stare lata i oto efekt. Jezus, jak dziwnie, chodź za mną. Nie jestem przyzwyczajona, ale zaraz się wyluzuję, wiecie. Muszę chwilę pobyć. Ile? Drugi raz się na oczy widzę. Nie? No nie, jak no, odczucie? To jest... Jak odczucie? Jak się czujesz? Jeszcze dziwnie, czuję się jakbym był w gościach. Ja też, jeszcze jak te dziewczyny były, które pomagały nam znaleźć to mieszkanie, ten dom, no. Przepraszam. To się czułam, jakbym była tu oglądać, podobnie, tak, tak, nie? Ja też. Generalnie mamy tak, że no, kupiliśmy dom i pokażemy wam dzisiaj część domu, popowiemy wam trochę o nim, ale nie będziemy zdradzać wszystkiego, bo Marta będzie robiła tak, że na przykład jak będzie robić sobie swój kącik, cały pokój od zera i wystrajać go czymś tam, nie wiem czy będzie robić kosmetyczny czy YouTube'owy, nieważne, nie? To pokażę jak to wygląda. Jak będziemy robić sypialnię, to też wam pokażemy, przyjedzie, zamówiliśmy już specjalne łóżko. Na górze jest bardziej surowy stan taki. W sensie no, mieszkalny. Jeszcze nic nie ma. Bo, opustoszałe, tak? No tak, trzeba pozmieniać wystrój ścian, meble i tak dalej, więc będziemy to mogli nagrywać. Ale pokażemy wam też jeszcze jedną zajebistą rzecz na sam koniec. Jaką? Że mamy jeszcze... Mamy dużo. No słuchajcie, no to prezentuję się to w ten sposób. Nie będziemy wam pokazywać rzeczywiście, jak wygląda dom z zewnątrz, bo nie chcemy was tu widzieć. Sorry. Chodź kochanie, bo ty to ładnie opowiadasz i ładnie wyglądasz tym. My tu mamy wejście, jeszcze świąteczna aura. Naprawdę ten dom ma tyle ukrytych miejsc, szaf, szafek, że to jest hit, nie? Pomieścimy się z całym swoim bagażem. Jeszcze zostanie trochę. Więc tu jest hall. Tutaj mamy połączoną kuchnię z salonem. Salonem, z jadalnią. Czeka szampan, jak odwiozę koleżystę do domu.
to pierwszy raz chyba wezmę, zdejmę majtki nawet. Położymy się na tej trawce, tylko trzeba będzie uważać, żeby kosiarka, żeby zaraz kosiarka mi tam nie drędnęła tego, co niezbędne na dziś wieczór. I będziemy pić szampana z gwinta. Patrzcie na tę kuchnię. To w ogóle nie wygląda jak kuchnia, to jest wszystko zabudowane. To nie jest w moim stylu takim, bo zawsze rozrzutna, tu musi stać to, a to jest wszystko pokrywane super. Lodówki, szafki. To, co mi się podoba, to, że jest okap z dołu. To jest okap w ogóle, nie? Więc nic tutaj wam nie zjeżdża, nic nie buczy nad łbem, nie przywalicie. Tylko stąd, więc muszę zobaczyć, jak to działa. Podobno jest zachwalone. No wiadomo, że chyba lepiej, nie? Skoro tu jest garnek, leci stąd para, to lepiej tutaj niż tu. Tutaj też fajny motyw jest z tą lodówką, co ci pokazywała młoda. Tu jest lodówka. Wiem. Że ona sama się domyka, dlatego zostawicie ją tak zamkniętą, otwartą. Nie wiem. Dobra, jeszcze. I ona się sama zamknie, no zobaczymy. Jeeej! Magic bitch! Nieźle. Generalnie to jest w moim stylu totalnie kuchnia. Nic nie ma na wierzchu, no zobaczcie, ile tego jest. Tu jest wielka szafa, 3-metrowa, tu. Wszystko jest zabudowane. Tu będę pichcić. Tutaj będziemy chcieli chyba wstawić taki jadalny kącik, nie? Taki, że przychodzi sobie babcia, to się siada. No, taki bardziej na kawkę, bo tutaj wcześniej właściciele to zabrali. Było taki... dwa takie fotele i taki stół kawowy, bardzo ładny. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego kupiliśmy gotowy dom. No, nie trzeba chyba odpowiadać. Nie, wiecie co, mnie to właśnie przerażało. Przed kupnem swojego domu przerażało mnie to, że trzeba tyle pracy wyładować, tyle energii, tyle poświęcenia, tyle czasu, znaleźć ekipę, to nie na moje nerwy. Ja lubię wchodzić na gotowe i... Słuchajcie, i tu się trafiła okazja życia. Kupiliśmy dom, w którym ludzie mieszkali. Co prawda dom jest nowy, ale sytuacja ich wygoniła stąd do większego domu, bo babcia w drodze i tak dalej. A wprowadzamy się do domu, w którym mieszkali ludzie, rodzina, nie? A my już mamy kilka rzeczy do zrobienia i się zastanawiamy, ile my to będziemy robić, gdzie to zamówić, gdzie zadzwonić. Najlepsze jest to, że my łóżko zamawialiśmy. I już miałem dosyć. Chyba z tydzień łóżko, jedno łóżko, a co dopiero klamki, płytki. No. Mnie to nie jara. To, co tutaj jest, mi się podoba. Jak będzie mi się jakieś detale nie podobać, to po prostu to zmienię. Tu mamy dużą kanapę, na którą możemy zaprosić znajomych. A mamy troszkę znajomych już. Powoli coś tam. Tutaj fajna opcja. W ogóle pierwsze, co zauważyłam, to, że zmienimy telewizor na większy. Bardzo mało, ja to nie będę nic widzieć z moją wadą wzroku. No. Taki odtąd, co wywalniemy dotąd. Tak. Mamy kominek, który autentycznie działa, nie jest na pokaz. Tutaj co mamy? No jest ten Sonos, że w ścianach jest wszędzie poukrywany, czy tam w podłodze. Nie, do góry, tam. Do góry, no dźwięki w suficie, więc petarda będzie dźwięk. No i barek. Tylko dlaczego jest pusty? Jaki barek? Twój barek, tu wszędzie alkohole stały. A to ty, no to nie będziemy mieć barek. Kurde, ajdź! I to, co najładniejsze tutaj. W końcu święta z rodzinką, malutką, ale rodzinką. Nie no, generalnie... Nie będzie trzeba wypożyczyć stołów. Generalnie ta... Czemu ją wyciągnę i tam idź, tam będziemy, tak będziemy jadać, jak będziemy się kłócić. O, jak makaron i Putin. Zajebiście. Więc jest miejsca na 10 osób akurat. Jednym z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się od razu na ten dom, oprócz tego, że większość rzeczy nam tu pasowała, jest ta dobudowana, to jest dobudowana, czy tak było? Nie wiem. Nie, dobudowali sobie taki ogród zimowy, nie? Jadalnia, nie? Tu się wszystko można zasłonić. Tak to pięknie to wygląda. Otworzyć. Wieczorem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, kiedy się otworzy te moskitier. Dobrze, szybko. Proszę delikatnie. O, pyk. Zobaczcie, jaka przestrzeń. Możesz tutaj, byczku, wyjść. Można pić kawę, nie? Dabi jest! Ochrzciłaś, brawo! Ochrzczała. Ochrzczała. No i najważniejsza część, no kurde. Właśnie izolacja w 2020 pokazała, że dom z ogrodem to jest coś, co musi być po prostu. Byliśmy zamknięci w Sky Towerze, przez 3 miesiące ja nie wychodziłam na zewnątrz, więc to była masakra. A tutaj? Chęku mi spodnie całkowicie. Nie polecam tych spodni, są tragiczne. Gdzie ty jesteś? Masz trawę, byś mogła biegać. W końcu! Szczos, nie? Ja nie wierzę w to po prostu. Czy wy to widzicie? Nie. W ogrodzie zimowym jest taka jakby szyba wenecka. Że teraz jak zobaczycie, to nie widzicie, co jest w środku. I tak szyby są, każda szyba tak jest. W oknach. Ale gorąco, chyba się idę opalać. Idziemy dalej, bo... Ty też nie. No i nie będziemy ukrywać, że najlepsze przed nami. Co prawda musimy przygotować to miejsce na sezon. Jak leci. Gdzie idziecie? Idziemy dalej, do drugiej części ogrodu. Tutaj znajduje się garaż od Walta, za ścianą. Nie będziemy wam pokazywać, bo tam mamy rzeczy i jest burdel. A tu, moi drodzy, nasi kochani,
Basenik będzie za chwilę przygotowywany. Tutaj mamy kanciapę na busiu. No kanciapa, w której możemy sobie coś zrobić, jakiegoś grilla takiego. Tu może toaletę zrobić. No toaletę. Więc jak będziemy tutaj imprezować, to nie będzie trzeba iść do środka. A najlepsze, z czym mnie Daniel na początku tak hejtował, to to, że tam jest teren, gdzie ja sobie postawię szklarnię i będę hodować truskawki, szczypiorek, rzodkiewki, wszystko. No naprawdę najlepsze. No, to jest, no, doprawdy najwspanialsze w całym domu, ja zawsze, to, że masz kawałek miejsca, żeby szczypiorek postawić. Ja za dzieciaka robiłam sobie takie małe foliaki, które tata zawsze mi niszczył. I to jest moje marzenie z dzieciństwa, tylko nie zrobię takiego foliaczka, tylko toki. Słuchajcie. Ważne, że szczypiorek można wsadzić. Tutaj jest. Będziesz żaru ten szczypiorek. Pan właściciel pokazywał mi tu miejscóweczkę. Tam jest podłączone prąd, w sensie do zmywarki, do kuchenki, wszystko tylko trzeba oczyścić i wstawić. Więc to się otwiera na oścież. Tak, tak, to wiem, no. I tu jest kibelek, no i przed nami mamy basen, który będziemy teraz. W ogóle, jak jest tu, jak znacie jakieś firmy, którym możecie nam polecić takie, jak to się, nie leżaki, tylko takie kanapy. A mamy już jedną firmę. Z jaką? No tą, którą ci właściciel polecił. No dobra, ale to więcej chyba lepiej wiedzieć, nie? No już mam poczulę wszystko. A no to nie, to już nieważne. Właśnie. Mamy basen, o którym za dużo nie wiem, bo tobie właściciel wszystko mówił. Basen jest normalnie głęboki, na razie jest przykryty, bo był przykryty na zimę. Tam już jest metr wody i został przykryty, więc trzeba to odpompować. Przyjeżdża nam na majówkę, właściwie po majówce niestety, firma, która nam oczyści basen, nałoży te chlory, flory, czy co tam się wkłada. No i będziemy musieli zamówić, tak jak przed chwilą mówiliśmy, te takie kanapy całosezonowe, leżaki, kanapy takie narożne, że one nie mokną, nie ten. Światełka się fajnie palą w ogóle. I wiecie, co jest najlepsze? No. Że te tuje już są wysokie. Tak, że nas nie widać. No, bo jak właściciele mówili, że one były takie malutkie, długorosłe, a tu już mamy wszystko. Nikt nas nie będzie podglądał. To też, ten chodnik się cały poświetla, mi pokazywał właściciel. Tam, gdzie tak, są... ja widziałam w tym, na zdjęciach. No, więc generalnie będzie to nasze miejsce, tutaj... To przynajmniej. Mam nadzieję, że szybko uda nam się. To jest jedyna strefa, którą musimy dokończyć tak naprawdę, bo domówić te rzeczy, no i zrobić tą kuchnię letnią. Tak, nie? No i mój pokój będę z wami robić. Na pewno będzie tam taka mini garderoba i będzie coś do malowania, taki ładny będzie, no fajny. Mogę wam... Ja po swojemu mogę coś po swojemu zrobić, muszę się pytać, czy mogę obraz przybić. Czaisz to? No więc tak to się prezentuje. Naprawdę, och. Za kilka dni wrócisz i ci powiem jak ten, powiem wam jak się czuję. Tam droga woda jest bardzo ważna. Teraz trzeba będzie wszystko liczyć. Ty nie będziesz. Nie będziesz sobie wychodził z łazienki z zapalonym światłem i nie będziesz lał wody, kiedy nie myjesz zębów, albo idziesz sobie. Już tak nie będzie, koniec. Chodźcie, pokażę. To jest toaleta malutka, ale tutaj mamy coś takiego, co się każdej kobiecie przyda. Może zrobić spiżarnię. Jest w ogóle lodówka z kostkarką. Tu są pralki, tu do góry jest syp. Tu są ciuchy jeszcze właścicieli, ale do góry jest syp. Widzisz to? I patrz tam na górę, nie? Chodźcie teraz na górę. Tu jest łazienka dla gości. I tu jest syp, że można zsypywać ubrania, nie? Nie no, bosko, bosko. Może Daniela to nauczy, bo on jak zdejmuje gacie, tak te gacie zostawia i omija je i idzie dalej, więc... I zaraz będzie bójka o garderobę. Która kogo? Można zamykać, ale szczos. I takich ukrytych szafek w każdym pokoju jest pełno, więc to też. Pokażę wam już łazienkę. Prysznic, wanna, tutaj mamy jakiś grzejnik, który jest podobno jakimś kozakiem, rzadko spotykanym skądś, ale ładnie, co? Jakiegoś kwiata tylko by się przydało wiedzieć. Więc resztę pokażemy wam wkrótce, na pewno będziemy urządzać pokoje, ja już zamawiam jakiegoś fachowca, który mi to wszystko zrobi. To co najlepsze i naprawdę robi 90% roboty, o, mamy tu takie coś, że moi drodzy, to nie jest koniec domu. Na górze znajduje się 170 metrów kwadratowych gotowych do zrobienia. Wylany beton, wszystko jest gotowe. Trzeba tylko wsadzić ekipę i robić tam się co chce. Możemy zrobić siłkę, możemy zrobić salę kinową, bilard, klub, nie wiem, cokolwiek. Kilka pokoi dodatkowych. Pokażemy wam jak to wygląda. Tak tylko z góry. Ale wyobrażacie sobie to, kupujecie chatę, myślicie, że już finito. A tu jeszcze macie trzecie piętro. 170 metrów. Patrzcie. 170 metrów. Będzie się działo. Robi wrażenie. Woohoo. Także chyba gitarka, nie? Sikalafon? Dawaj, Wadyla. Tylko jak to potem ja bym chciał? Ja bym sobie zrobił jakieś schody ruchome. Jestem wygodny. Tu chodzi. No ale tak to sobie nie wyobrażam tam wychodzi. Idziemy. Więc tak, zaczynamy nowy etap. Nowy, niedługo dzidzia i tak dalej. Co? No niedługo. Kolejne ogłoszenie w jednym vlogu? Zostaw na następny tytuł.
Żartuję. Wypikły. No, ale nie, wypikły. Przekleństwo. Dziękujemy za dzisiejszego vloga, no zaczynamy nowy etap. Jeszcze widzicie, jesteśmy tacy... No ja jeszcze nie wierzę, ja się czuję jakbym zaraz miała z operatorem jechać. W sensie wychodzimy, wszyscy. Wiedziecie. Wszyscy wychodzimy, wiedziecie. Że to zaraz właściciel przyjdzie, a my mamy się wynosić. No także jest petarda, no przed nami nowe, nie? Znowu razem. Jesteśmy na siebie niestety skazani, zobacz. Kurde. Co nie zrobimy, co nie powiedzą, to my i tak razem. No. Przesrane. We'll be right back.